Samo napisanie książki to jest stosunkowo łatwy element procesu wydawniczego. Wystarczy mieć pomysł, wziąć do ręki klawiaturę i po prostu zacząć pisać. Tylko co zrobić po postawieniu ostatniej kropki? Co zrobić, żeby ta książka nie została tylko w szufladzie czy w folderze na naszym komputerze? I tu z pomocą przychodzi Kasia Kraśnianka i jej książka pod tytułem ABC Self-Publishingu, czyli jak wydać książkę samodzielnie. Kasia przeprowadzi Was krok po kroku przez wszystkie etapy procesu wydawniczego, od momentu dobierania sobie współpracowników, przez redakcję, korekty, skład, okładki, aż po moment druku. Kasia wytłumaczy Wam, na czym polega każdy z tych etapów i o czym trzeba wtedy pamiętać, a co więcej, da Wam wskazówki, życiowe, praktyczne wskazówki, które ułatwią Wam podejmowanie decyzji, bo Kasia jest osobą, jak ja to lubię mówić, ze świata po drugiej stronie książki. Ona naprawdę zna ten świat od podszewki. Właśnie dlatego zaprosiłam Kasię do tego odcinka podcastu Po drugiej stronie książki. Porozmawiamy o procesie wydawniczym, porozmawiamy o książce ABC Self-Publishingu, czyli jak wydać książkę samodzielnie, i o tym, na co warto zwrócić uwagę, zanim uruchomimy tę magiczną machinę prowadzącą do wydania własnej książki, czy to w formie papierowej, czy to w formie e-booka. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Kachną Kraśnianką, autorką książki ABC Self-Publishingu. Od kilkunastu lat odkrywam tajemnice świata książek i tekstu. Redaguję, opowiadam o języku, szkole korektorów, udowadniam, że można to robić prostymi słowami i, mam nadzieję, z poczuciem humoru. Pozwól, że zabiorę Cię do mojego świata. Nazywam się Ewa Popielarz, a to jest podcast Po drugiej stronie książki. Odcinek 36. ABC Self-Publishingu, czyli rozmowa z Kachną Kraśnianką. I teraz powinno paść: dzień dobry, cześć Kasiu, cześć Ewo, jak się czujesz? I pierwsze pytanie w naszym podcaście. Ale zaczęłyśmy naszą rozmowę z Kasią nieco inaczej, od takiego luźnego pytania, wprowadzenia. Kasia była tuż po premierze swojej książki ABC Self-Publishingu, kiedy przeprowadzałyśmy rozmowę, nagranie tego podcastu. Zapytałam więc, jak się czuje, jakie ma wnioski, i Kasia zaczęła odpowiadać. A ja poczułam, że nie mogę wyciąć tego fragmentu, bo jest on zbyt wartościowy, szczególnie jeżeli założymy, że ten podcast, ten odcinek ma pomagać autorom, którzy stoją przed wyborem self-publishing, czy tradycyjne wydawnictwo, czy w ogóle to samodzielne wydanie ma sens, bo na przykład boją się całego tego procesu, boją się momentu promocji i nie wiedzą, co ich czeka. Nie zrobiłam więc ostrego cięcia. Nie usłyszycie w dalszej części tego podcastu: dzień dobry, cześć Kasiu, cześć Ewo. Usłyszycie płynne przejście od naszej zakulisowej rozmowy do rozmowy przewidzianej na potrzeby tego podcastu. I wierzę, że ten początek będzie dla Was równie wartościowy jak cała reszta. Nie mam serca, nie mam sumienia, żeby go wycinać. Zapraszam Was więc za kulisy mojej rozmowy z Kachną Kraśnianką. Usiądźcie z nami przy herbacie, usiądźcie z nami przy stole i posłuchajcie o tym, jak wydać książkę samodzielnie. Powiedz mi na początek, jak się czujesz, jak e-book, jak tam w ogóle, to tak w ogóle off, wiesz, nie, poza nagraniem. Jak tam te pierwsze dni? No Ewo, uczę się wszystkiego. Po prostu, no, wiadomo, ja sobie go zaprojektowałam, złożyłam, zrobiłam redakcję, koleżanka zrobiła korektę i wszystko fajnie, ale tak te kwestie takie promocyjno-reklamowe i mówienie o tym e-booku i tak by takie, wiesz, ja w ogóle mam wrażenie, że do mnie nie dotarło jeszcze, czym ten e-book jest.
Ja widzę w nim dużą wartość, bo wiem, co tam jest i wiem, jak on powstał, dlaczego on powstał i po co on powstał, ale tak naprawdę to chyba nie do końca jeszcze sobie to wszystko ułożyłam w głowie, więc ja nie bardzo umiem o nim mówić i takie mam trochę, że no muszę trochę popracować nad sobą przede wszystkim, nie? Żeby sobie to ułożyć w głowie, popracować i dotrzeć do tych, którzy tak naprawdę potrzebują tego e-booka. Natomiast jeśli dostaję informacje jakiekolwiek, takie nawet czasami krótkie, na szybko pisane, to jest bardzo fajny odbiór, bardzo fajny odzew, więc to mi daje takie potwierdzenie, że to jest fajne, wartościowe i że rzeczywiście jest potrzebne. No. Wiesz co, tak, ja dosłownie miałam ci właśnie powiedzieć, dosłownie minutę temu odebrałam wiadomość od autorki, która mi tam 2 dni temu napisała taki krótki mail, że ona kończy pisać e-book i czy możemy się umówić na redakcję. I ja zwykle odpisuję z takim skrótową rozpiską procesu wydawniczego, nie? Ja też. I właśnie nie przeczytałam jeszcze całego tego maila, ale widziałam początek, że odpisała, że ona bardzo dziękuję, że tak szczegółowo jej wytłumaczyłam, ale tak szczegółowo, w sensie jakbyśmy wchodzili w szczegóły, to ja to mail miałby 10 stron, nie? Nie było szczegółowo, a ona podziękowała za takie szczegółowe rozpisanie, bo i pisze, ja to sobie w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, jak to wygląda, nie? To jest tak potrzebne, to jest tak mega potrzebne, żeby ludzie mieli takie, no mogli sobie zobaczyć w ogóle jak to, bo my mamy klątwę wiedzy, nie? My w tym siedzimy od lat i no przecież no co, jeny, książkę wydać, wiadomo jak to się robi, a ludzie o tym nie wiedzą i, ale rozumiem, że to reklamowanie jest trudne, bo masz poczucie, że ty mówisz o tym cały czas. No i to już się zaczyna robić, ja mam zawsze tak, jak startuję pierwszy dzień sprzedaży na przykład Akademii, to ja drugiego dnia już jestem tak zmęczona, że ja już bym w ogóle nic nie mówiła i już mówię, dobra, już odpuszczam, już nie, kto tam miał się dowiedzieć, to się dowiedział, nie? Ale ja mam, tak ja mam Ewo, to samo, choć ja mam wrażenie, że ja troszkę, ja w ogóle to tak rozegrałam, jeśli chodzi o mówienie o tym, nie zebrałam tego jakby do kupy, ja o tym mówiłam już od grudnia i to po prostu dało taki chyba efekt zmęczenia. Jakby teraz jestem na etapie wyciągania wniosków. I co ja, wiesz co, stwierdziłam? Że ja zrobię drugą premierę. Tylko, że ja się do niej przygotuję. Ja teraz tak, produkt mam, on sobie jest w sklepie, ja będę o nim wspominać, skończę kampanię, więc już w ogóle przestanę o nim mówić, bo już po prostu to zmęczenie jest takie, no... Ale twoje zmęczenie, nie? Przede wszystkim. Moje, ale ja mam wrażenie, że też moi obserwujący, a z trzeciej strony przecież nie wszyscy mnie za każdym razem widzą, nie? Otóż to, tak. I to takie powtarzanie, wiem z jednej strony, że ma sens, a z drugiej strony widzę, że jakby ja muszę się z tym uporządkować, nie? I w głowie przede wszystkim i sobie to wszystko ułożyć na tyle, żeby, no, drugą premierę zrobię. Myślę, że końcem roku, na takiej zasadzie po prostu, że już dostanę feedback, ja sobie ułożę w głowie, co mam, jak mam w ogóle o tym myśleć, nie? Jakie to jest dla innych, a z trzeciej strony ja się do tego przygotuję na tyle, że będę mówić pewniej. Będę mówić pewniej o tym e-booku, bo w tym momencie I mam to jest takie... w ogóle super sprawa, możesz dołożyć w ogóle taki epilog do tego e-booka na podstawie twojej własnej sprzedaży, jak się przygotować do promocji, nie? Na podstawie twoich własnych doświadczeń, bo takich doświadczeń do tej pory osobiście nie miałaś i możesz zrobić wersję e-booka 2.0, nie? Po tym pierwszych doświadczeniach sprzedażowych, nawet tak od strony mentalnej, żeby to ugryźć właśnie, że będziesz zmęczona czy zmęczony swoją książką, ale musisz się do tego przygotować, daj sobie czas pomiędzy tym procesem wydawniczym a premierą może, jeżeli potrzebujesz tego, nie? Więc fajny też pomysł, żeby to w ten sposób może ograć. No, super. Bardzo fajny pomysł, bo tak naprawdę ten e-book zaczyna się od takiego, może nie chcę tego nazywać, no ale nazwijmy mentala, takich właśnie... kwestii dotyczących, dlaczego w ogóle ktoś ma pisać i dlaczego te historie są ważne, dlaczego są potrzebne, bo ja mam wrażenie, że my po prostu sobie nosimy w sobie mnóstwo historii, nie? I tak jakby spisujemy często, tylko że to tak jest, że obawiamy się wyjścia do ludzi, więc jakby zaczynam od takiego, dlaczego ta książka jest w ogóle ważna, twoja książka, twoja historia. I jak zakończę to tym takim właśnie podejściem, że rzeczywiście ona jest potrzebna, ważna, ale trzeba się do tego przygotować jeszcze od tej strony promocyjnej, bo ja na ten moment nie mam takiej wiedzy, bo to nie jest moja działka jakby, nie? To jakby ja kończę ten proces wydawniczy na druku.
I tutaj na tym się znam, to wiem. Tutaj współpracowałam wielokrotnie, też z różnymi drukarniami, tak bardziej pośrednio, ale z drukarniami, więc całą tą otoczkę znam. Natomiast co do właśnie tego promocyjnych rzeczy, to ja po prostu kompletnie poległam. Znaczy, staram się Nie, no nie robię, ale. poległaś, ale musiałaś to przetestować na sobie, nie? Zawsze Tak. pierwszy raz jest trudny. Tak. A teraz już jesteś bogatsza od nowe doświadczenia, więc myślę, że dodatek do e-booka będzie super. Naprawdę. Ja czuję, że to będzie taka wisienka na torcie, Ja taka myślę, buteleczka. że tak, bo widzisz, ty mi tak powiedziałaś, że takie od tej strony. Ja sobie myślałam, żeby napisać coś takiego, moje błędy. Czyli w zasadzie jakby tak. No, tak, no, podobnie myślimy, tylko inaczej to nazwałyśmy, nie? Że można w sumie spróbować z tej strony, żeby takie moje błędy albo moje doświadczenia w kwestii promocji, Doświadczenia, wnioski, wnioski. tak. Ale błędy się Rady dobrze. bardziej, nie? Z jednej strony dobrze, z drugiej strony Nie błędy, bo może ja o tym tak też, nie. żeby, wiesz, dla samej siebie może nie mówić o tym jako o błędach, Tak. nie? Tylko o doświadczeniach. Bo to, że to się, że błędy się dobrze sprzedadzą, to wiadomo, bo ludzie lubią oglądać cudze Śmieję się. błędy i uczyć się na nich, nie? Ale dla samej siebie, żeby nie mówić sobie, że to błędy, bo jakie błędy, skoro ty nie miałaś, wiesz, to tak jakby mówić, że dziecko, które się uczy mówić czy uczy Robi błędy. chodzić, popełnia błędy. No nie, ono to robi po raz pierwszy, nie? Albo Więc. ktoś, kto pisze w języku polskim, robi błędy. No to robimy wszyscy błędy, nie? Dlatego Oczywiście, że tak. podoba mi się to, co ty powiedziałaś, żeby właśnie od tej strony takiej właśnie promocyjno-mentalnej jakby zakończyć tego e-booka i tak fajnie to ujęłaś, jakby mi się w głowie otworzyła kolejna klapka, że to nie chodzi o błędy, tylko takie doświadczenia bardziej, nie? Bo tak naprawdę ten cały e-book opiera się na doświadczeniach. No doświadczenie autorów, z którymi ja pracuję, a te kolejne, jakby kolejny etap, ta właśnie promocja, która tak naprawdę zaczęła się już w momencie, kiedy ja pisałam, nie? Bo tak powinno to wyglądać, ale. Tak, od samego początku. Tak. Ale zawsze jest do zrobienia lepiej no, dokładnie. Także takie wnioski. Oczywiście, ale to poprawiać się możemy zawsze, ale najważniejsze, żeby było zrobione, wyszło w świat i żeby było dostatecznie dobrze. A e-book, o którym mówimy, Kasiu, to jest twoja książka. Ja lubię go nazywać książką, bo e-book brzmi troszkę mniej dostojnie niż książka. Mam wrażenie, nie wiem, czy słusznie. Też masz takie wrażenie? Tak, natomiast ja w ogóle przeszłam na taką, na słownictwo książka. Ja używam słowa książka. Ja już Książka. przestałam w pewnym momencie używać słowa e-book, bo książka to może być książka papierowa, może być e-book. I lubię słowo książka, bo słowo książka się bardzo dobrze kojarzy. Jest takim ciepłym słowem. To jest ten przedmiot, który bierzemy do ręki. Możemy sobie te kartki przewertować, możemy. Nie wiem, książkę powąchać, możemy tą książkę komuś fizycznie podarować. Ma taki wymiar fizyczny, ale ma taki wymiar też emocjonalny dla mnie. I ja lubię słowo książka, ja bardzo lubię, jak książki powstają i bardzo lubię ten moment właśnie, gdy biorę książkę do ręki, a jeszcze te książki, nad którymi ja pracuję, to ja po prostu to uwielbiam, kiedy dostaję książkę i ja to tak przeglądam. Wczoraj autorka mi w ogóle wysłała zdjęcie książki, nad którą pracowałyśmy bardzo, bardzo długo, bo nam się to przeciągnęło. Bo właśnie ten proces wydawniczy to wcale nie jest tak, że my sobie ustalimy On się lubi jakiś tam przeciągać, tak? czas, tylko to się różne są sytuacje w życiu, przeciąga, nie? I ona mi wysłała zdjęcie, bo dostała książki z drukarni. To ja po prostu dostałam, no ciarki mnie przeszły, po prostu ciarki mnie przeszły, bo ja zobaczyłam tylko na zdjęciu, jak to wygląda, jak ta okładka, ona w twardej oprawie sobie tę książkę wydrukowała, oprawiła i po prostu, ja normalnie ciarki dostałam. Ja idę sam, wow. Także jak patrzę na książkę, to ona wywołuje we mnie emocje. Po prostu. I ja tak naprawdę, jak teraz popatrzysz na moją półkę, to tutaj widać tych książek, no to jest moje portfolio, tak? Ale ja zrobiłam tyle e-booków, których tutaj nie postawię i ich nie widać. Ja sobie sama ostatnio pomyślałam, że ja robię książki, robię e-booki, ja te książki widzę, a e-booki one są no, cudowne i one też poszły w świat, ale ich nie postawimy na półce, my ich nie widzimy, my nie możemy po nie sięgnąć, nie możemy ich sobie dotknąć. Także to jest taka
zupełnie inna energia. Ale możemy je nazywać książkami, bo zasługują na to, tak jak twoja książka ABC Self-Publishingu, czyli jak wydać książkę samodzielnie. Kasia, ja zaczęłam czytać twój e-book, książkę. Trzymajmy się tej terminologii. Zaczęłam czytać swoją książkę i w pierwszym akapicie mnie zaskoczyłaś. Napisałaś tam, że pierwszym self-publisherem, to jest trudne słowo, aż mi się język zawinął w międzyczasie, był Adam Mickiewicz. Proszę mi się teraz wytłumaczyć, o co chodzi z tym Mickiewiczem. On był jednym z pierwszych tak naprawdę, ale możemy sięgnąć dalej. Możemy sięgnąć dalej, bo przecież Mikołaj Kopernik też wydawał samodzielnie. Wielu autorów... I tak będziemy sięgać, to do Gala Anonima dojdziemy zaraz. Ja się śmiałam, że Gutenberg, ale później pomyślałam, że nie, no bo on sam nie napisał, no bo jak Biblię wydrukował, ale... No tak, no tak. Ale tutaj jakby sięgnąć właśnie to, no to Mikołaj Kopernik. Wielu naprawdę znanych autorów wydawało w self-publishingu. Bo okazuje się, że to wcale nie jest nowe zjawisko, bo to nie jest coś, co powstało w XXI wieku, czy ostatnio, gdy wydajemy książki czy e-booki, oczywiście wiadomo, w jakim znaczeniu, ale to jest zjawisko bardzo ciekawe, tak jak mówiłam, wielu autorów, Mikołaj Kopernik, Mark Twain wydawał też, już sobie zajrzę, i mówimy w self-publishingu, czyli poza wydawnictwami. Tak. Zajmowali się sami tym procesem, zatrudniali ludzi tak. I na własną rękę wydawali swoje książki. Mhm. Ale Juliusz Słowacki, on dostał pieniądze od mamy, on je pomnażał na giełdzie i wydawał też swoje tomiki wierszy w ten sposób. Był też Aleksander Fredro, Śluby panieńskie. On kilka wydań właśnie własnym sumptem wydał, więc Gombrowicz także. Pieniądze z kolei od taty, więc jakby... Ech, ci rodzice! Szukali źródeł bez tych rodziców, bo to też jest tak jakby element self-publishingu. Wydawali poza wydawnictwem, wydawali samodzielnie i więc tutaj tak jakby sięgnąć jeszcze dalej. I Mickiewicz też jak najbardziej. Także ten no i zobacz, dzisiaj, może już nie dzisiaj, ale jeszcze parę lat temu ktoś mógłby powiedzieć, wydają samodzielnie, mama finansuje mu książkę, to na pewno jest słaba książka. Bo jakby była dobra, to by poszedł do wydawnictwa i w wydawnictwie by mu tę książkę wydali. Ja teraz zacytuję fragment twojego e-booka, wypisałam sobie tutaj jedno zdanie. Napisałaś tam, to od was, drodzy autorzy, zależy, jak self-publishing będzie postrzegany przez czytelników, księgarzy i cały rynek wydawniczy. No właśnie, jak to jest z tym postrzeganiem self-publishingu, ale dzisiaj, w roku 2024, bo ja pamiętam jeszcze 10, kilkanaście lat temu, kiedy ja zaczynałam wchodzić w ten świat redakcyjno-korektorski, wtedy self-publishing nie miał dobrego PR-u. Mówiło się, że jak książka jest dobra, to wydawnictwo ją wyda, a jak ktoś musi sam wydawać książkę i sam sfinansować ten proces, to znaczy, że coś z tą książką jest na pewno nie tak, bo byłaby dobra, to wydawcy by ją wzięli. Ale mam wrażenie, że odwraca się trochę ta narracja. Jak najbardziej. Ja w ogóle uważam, że książki, które są wydawane w self-publishingu, to przede wszystkim nie są książki, które koniecznie autor chciał wydać w wydawnictwie. Wielu autorów decyduje się od razu na self-publishing. To nie jest tak, że idą autorzy do wydawnictwa i są odrzucani przez wydawnictwo. Nie. Ja tak naprawdę współpracuję z autorami, no tak, z autorami, którzy sami świadomie decydują się na self-publishing. Kolejna sprawa, tak naprawdę wydawnictwu, nawet jeśli są te książki różne zgłaszane, różne tytuły, to te książki mogą umykać wydawnictwu też. Jakby nie do końca są sprawdzane, weryfikowane. Tytuł też może nie pasować do profilu wydawniczego, bo może być tak, że autor na przykład wysyła książkę do kilku wydawnictw, ale jakby nie do końca przypilnuje sobie, do kogo on wysyła, do jakiego wydawnictwa, do jakiego właśnie profilu, bo na przykład jak ma powieść, a wysyła do wydawnictwa z książkami dla dzieci, już mówię bardzo ekstremalnie, może jest taki błąd, powiedzmy, czy taka jakby decyzja, że na przykład wysyłam do wszystkich wydawnictw w Polsce. Ktoś mnie złapie, nie? Ja myślę, że tak nie, tak się nie powinno robić, bo żeby wysłać książkę do wydawnictwa, też trzeba się przygotować. Trzeba się przygotować, przejrzeć, co wydawnictwo wydaje, jakie książki. Nawet zobaczyć książki, przeczytać książki wydawnictwa,
do którego chce się pretendować ze swoim tytułem. Więc te przyczyny mogą być właśnie takimi podstawowymi, że ja myślę, że ich jest wiele więcej, ale tak kilka możemy wymienić właśnie, że no, złe celowanie do złych wydawnictw, nie do tych konkretnych, które tak naprawdę mogłyby wydać. Ja uważam też, że książki umykają wydawnictwom. Być na pewno czytane wystarczy są. Podać przykład J.K. Rowling, nie? I Harry'ego Pottera, który był odrzucany, już nie pamiętam ile, ale to w kilkanaście albo kilkadziesiąt odpowiedzi odmownych szło. I zobaczmy, co się teraz dzieje z tą serią. I co robią, jak sobie plują w brodę ci wydawcy, którzy albo w ogóle nie otworzyli tej propozycji wydawniczej, albo powiedzieli nie, to się nie sprzeda. Tak, tak. I to jest właśnie taki świetny przykład na to, że jakby te książki one są może otwierane, może nie są nawet czytane, maszynopisy, więc może to są takie kwestie. Ja uważam w ogóle, że self-publishing jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Daje ogrom możliwości i wielu autorów świadomie decyduje się na wydawanie swoich książek od razu w self-publishingu. Nie dlatego, że ktoś ich odrzucił, tylko po prostu chcą wziąć sprawy w swoje ręce i mieć pełną decyzyjność przy tym procesie. Tak, tak, bo możliwości jest wiele, plusów jest ogrom. Ja zaczęłam wypisywać te plusy i one się pojawiły właśnie w e-booku. Jak zaczęłam je wypisywać, to stwierdziłam, że to jest po prostu kopalnia możliwości, pomysłów, kreatywności dotycząca wielu tych obszarów, które dotyczą wydania książki, które są związane z wydaniem książki. Sama siebie jeszcze mocniej przekonałaś do self-publishingu. Wypisałaś w książce 5 plusów self-publishingu. Tak pokrótce tylko powiem, że to była samodzielność, grafika, druk, terminy, finanse, promocja, dystrybucja. Wymieniłam tutaj nagłówki. Nie będziemy się zagłębiać, my zapraszamy do lektury książki, jak chcecie dowiedzieć się, co Kasia rozumie pod tymi hasłami. A który z tych plusów jawi ci się teraz jako taki najważniejszy, nawet dla ciebie, bo ty też przecież jesteś self-publisherką po wydaniu swojej książki ABC Self-Publishingu? Ja mam dwa, ale może to połączę. Dobra, możesz powiedzieć dwa, spokojnie. Ale to ja mogę być usprawiedliwiona, bo to jest moja przestrzeń, więc ja myślę tutaj o samodzielności i o grafice. Samodzielność w takim znaczeniu, że autor decyduje absolutnie o wszystkim. Od początku do końca. Może sobie ustawić budżet. Może sobie ustalić terminy. On te terminy może później modyfikować, oczywiście, może rozmawiać, ale ustala terminy, kiedy mu pasuje. Jak na przykład nie pasuje mu teraz zająć się książką, no to sobie ją odkłada. Fajnie ustalić sobie jakieś ramy czasowe, no ale wiadomo, że życie pokazuje różne scenariusze, pisze, pokazuje różne sytuacje. Przede wszystkim wybiera ludzi, z którymi współpracuje. I to uważam za kluczowe. Naprawdę warto poszukać takich ludzi, którzy rozumieją tekst, którzy będą rozumieli styl, będą czuli ten tekst, te słowa, będą czuli jakby intencje autora. My jako redaktorzy czujemy teksty, rozumiemy, ale jesteśmy jakby w niektórych bardziej zakotwiczeni, emocjonalnie choćby nawet, nie? Czy po prostu czytamy więcej niektórych tekstów. Więc warto naprawdę poszukać redaktora, jak to można zrobić. Warto wysłać. No właśnie, jak dobrać, jak zweryfikować osoby do współpracy? To jest bardzo istotne pytanie. Bardzo często autor... Mówię chociażby o redaktorach i o korektorach. Mam wrażenie, że współpraca z grafikiem czy z osobą, która tworzy okładkę czy layout książki, podjęcie decyzji o tej współpracy może być łatwiejsze, bo autor przegląda okładki i patrzy, czy mu się podoba, czy mu się nie podoba, czy ten styl mu pasuje, czy mu nie pasuje. Ale jeżeli mówimy o słowie, to autor często nie ma takiej wiedzy, żeby merytorycznie zweryfikować wartość redakcji czy korekty danego człowieka. Jaką byś tutaj radę dała autorowi, jak dobrać sobie te osoby do współpracy? Przychodzi mu 10 ofert od redaktorów, korektorów, z którym podjąć współpracę, skoro nie potrafi go sprawdzić pod kątem merytorycznym? No tutaj się sprawdzają świetnie próbki tekstu.
wystarczy kilka próbek tekstu i porównać sobie... Od różnych redaktorów. Różnych redaktorów, mhm. tak? Na co zwracają uwagę? Na które aspekty? Co poprawiają? Czy na przykład używają słów, które są w naszym zasobie i w naszej przestrzeni? Nie? Czy nie zmieniają stylu? Czy za bardzo nie ingerują w treść? Ale redaktor ingeruje w treść bardzo mocno czasami. Natomiast uważam, że ważne jest, że taka ingerencja powinna mieć uzasadnienie. I redaktor powinien umieć to uzasadnić. Powinien powiedzieć, dlaczego tak zrobił, dlaczego usunął fragment tekstu, dlaczego proponuje dopisanie fragmentu tekstu, dlaczego czasami jest tak, że redaktor proponuje dopisanie dużego wątku, czy dodanie jakiejś postaci, nie? Czy ubarwienie postaci, czy jakby wycofanie pewnej postaci. Już tutaj mówię o postaciach w sensie powieści, ale jest naprawdę tych możliwości ze strony redaktora bardzo, bardzo dużo. Ale na przykład jeśli chodzi o książki na przykład branżowe, takie merytoryczne, wiedzowe, to też tutaj zwracamy uwagę na to, jak redaktor pracuje, jakie słowa zamienia, na jakie słowa zamienia, czy faktycznie proponuje jakieś rozwiązania, czy usuwa fragmenty, które na przykład są dla nas istotne, a my wiemy, że bez tego nie byłoby to zrozumiałe. Więc takie podstawowe wskazówki i taka podstawowa rzecz to jest próbka tekstu. I czasami wystarczą 2 strony, 3 strony, myślę, że maksymalnie 5, bo to są takie darmowe próbki, więc też czas redaktora jest ważny, ale tak mówię, maksymalnie 5. I wtedy można zobaczyć, jak redaktor pracuje. Ale jeszcze jedna sprawa. Praca to jedno, ale tak naprawdę jakby sposób komunikacji, sposób rozmowy, to, co przeczytamy w mailu. Na przykład są osoby, które nie używają emotek i ja na przykład jak ja widzę takie maile czy takie wiadomości, to ja nie wiem, co się dzieje. Ja tego nie rozumiem. Nie? Ja dostaję taką jak ktoś do ciebie pisze mail taki suchy. Tak, to ja nie wiem, co się dzieje. Jak ktoś używa emotek na przykład, a my tak lubimy te emotki, ich nie lubimy, no tak mówię o tych emotkach na przykład, ale jakby czujemy energię kogoś i ja to mówię o takim flow. Jeśli my czujemy, że jest flow w tym, co piszemy, w słownictwie, w ogóle w tym, jakie jest podejście redaktora, czy na przykład on nam wytłumaczy wszystko od razu, powie, co może zrobić, czego nie może zrobić, nie? Jak na przykład tego potrzebujemy, bo nie każdy tego potrzebuje, niektórzy po prostu wysyłają tekst i chcą po prostu tylko, żeby nad nim pracować. Więc naprawdę tych możliwości jest wiele, tych takich przestrzeni, w których możemy sprawdzić. Ale ja uważam, że bardzo ważne jest to, żeby czuć flow z ludźmi, z którymi współpracujemy. Żeby się rozumieć i żeby nam było po prostu przyjemnie, bo ja uważam, że wydanie własnej książki to powinna być, chciałabym, taką misję mam, chyba sama nad nią w ogóle pracuję jeszcze, żeby wydanie książki było radosną przygodą, żeby było spokojne i lekkie, żeby nie kojarzyło się z czymś tajemniczym, trudnym, siermiężnym, takim właśnie, że ale to trzeba tyle rzeczy zrobić. No dobrze, korekta, redakcja, skład, no to sobie tu popatrzę na okładki, okej. Okay. No ale ten druk, no ale co w ogóle z tym drukiem ja mogę zrobić, nie? Jak to w ogóle poprowadzić? Jakby te etapy, tych etapów jest wiele. I mi bardzo zależy, żeby na tyle pomóc autorkom, autorom, żeby ta książka była wydawana lekko i radośnie. Bo to jest przedsięwzięcie, ale ja też chcę, żeby to była przygoda, żeby to cieszyło, żeby to było spełnienie marzeń. I ja jak pracuję z autorami, z moimi cudownymi autorkami, to ja prowadzę przez cały proces wydawniczy. Mówię, może nie tak szablonowo, nie tak klasycznie właśnie jak w e-booku. Nie tak właśnie, że krok po kroku, ale jakby my pracujemy już na konkretnym przypadku, na konkretnej książce, na konkretnym... o książce. I ja im wtedy mówię, dopasowuję się do sytuacji, dopasowuję się do pytań. Albo mówię na przykład, teraz mi wyślij ISBN. Nie? Albo co na stronę redakcyjną? Tu masz checklistę, pobierz sobie, bo taką checklistę też właśnie z e-bookiem można dostać. I mówię, tutaj sobie pobierz checklistę, zobacz, które z tych elementów ci odpowiadają i wymień mi osoby, z którymi będziesz pracować. Nie?
więc też kieruję, podpowiadam, no, jestem po prostu tuż obok. Idę z autorem i razem idziemy tą drogą, krok po kroku, i te książki powstają, i tych tytułów mam na swoim koncie już wiele i bardzo, bardzo mnie to cieszy. I tak naprawdę ten e-book powstał z tego, że ja tych autorów tak prowadziłam. W takim właśnie, mówię, w takim dopasowywaniu się do sytuacji konkretnej. A tu poczułam, że ja chcę stworzyć kroki. Że ja chcę stworzyć jakby ścieżkę dla autorów, którzy potrzebują takiego pokierowania, bo kroków jest, ja stworzyłam 9, ale tych zadań jest bardzo, bardzo dużo. I też trzeba sobie to jakoś ułożyć, trzeba sobie to uporządkować i to jest ważne, żeby właśnie pracować w takim jakby harmonogramie nawet. Żeby się nie pogubić, nie? Aż się uśmiechasz, jak mówisz o tej współpracy z autorami, z autorkami. I bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tych dwóch drogach przy weryfikacji, to jest takie suche słowo, ale przy wyborze osoby do współpracy, bo z jednej strony to jest ważne, żeby ocenić tekst, i myślę, że to zwrócenie uwagi na słowa, czy redaktor pisze naszym językiem, czy my dalej w tekście po redakcji widzimy swój tekst, czy on nie jest za bardzo zmieniony, to jest bardzo ważne kryterium. Nawet jak nie wiemy, gdzie postawić przecinek, to po przeczytaniu takiego tekstu będziemy wiedzieć, czy to dalej jest nasz tekst. Jeżeli tak, jeżeli dobrze się nam czyta, to już jest pierwsza przesłanka, że to może być dobra współpraca. No ale druga rzecz, redaktor nie pracuje tylko z tekstem, ale pracuje też z człowiekiem. I to wszystko, co powiedziałaś o tym flow, o nawet tej wymianie maili, my będziemy ze sobą wielokrotnie rozmawiać w trakcie procesu wydawniczego. To nie może być tak, że jedna osoba pisze z emotkami, a druga osoba pisze przez szanowna pani redaktor, bo no gdzieś w pewnym momencie się rozjadą ich drogi, ich ścieżki. Chociaż nie jest powiedziane też, że takie osoby nie będą ze sobą dobrze współpracować. Każdy z nas potrafi się dostosować przecież do różnych okoliczności, ale na pewno lepiej, jeżeli mówimy szczególnie o self-publishingu, to lepiej nam się będzie pracowało i będziemy mieli lepsze wspomnienia z tego procesu, jak złapiemy dobry kontakt z osobami, które z nami współpracują. I faktycznie to jest ogromny plus self-publishingu, że to my możemy te osoby dobrać, bo wydawnictwo samo nam narzuci redaktorów, korektorów, składaczy, którzy będą się zajmować książką. I to była ta samodzielność, to był jeden z plusów self-publishingu, który wymieniłaś. Mówiłaś też o grafice, ale do grafiki sobie zaraz przejdziemy, bo chciałabym cię tutaj troszkę podpytać o to, co robisz na co dzień, bo to tym się głównie na co dzień zajmujesz, oprócz tego, że opiekujesz się tak kompleksowo autorami. Ale żeby nie było tak cukierkowo, to powiedz też o minusach self-publishingu. Nie musimy robić całej wielkiej ciężarówki minusów, ale tak przynajmniej jeden kluczowy, jeden, dwa minusy. Co jest najtrudniejsze w tym procesie, żeby się przygotować na to chociażby psychicznie? Ja się śmieję, że tak naprawdę plusy mogą być minusami. To, że musimy sami nad czymś pracować, nad tymi krokami, pracować nad szukaniem współpracowników, że musimy sami na to poświęcić, może poświęcić? Nie poświęcić, przeznaczyć czas, że sami finansujemy, więc te pieniądze muszą pochodzić od nas, albo poszukamy. Albo od mamy, albo od taty. Tak jak od mamy, albo od taty, tak jak Mickiewicz, albo Słowacki, albo Gombrowicz. Dokładnie, więc ja myślę, że to są takie podstawowe kwestie. Pieniądze, czas i też kwestia organizacji. Nie każdy. Z jednej strony samodzielność, ale druga strona tego medalu to odpowiedzialność. Tak, dokładnie. Tak to podsumowałaś idealnie i wymaga też takiej zaangażowania, dużego zaangażowania. I myślisz, że nie każdy się w tym odnajdzie? Nie, myślę, że się nie każdy w tym odnajdzie, bo są osoby, które nie chcą czasu na to przeznaczać, nie chcą wtedy poświęcać czasu swojego, nie chcą w taki sposób pracować, nie do końca nawet to pisanie maili im odpowiada, bo tak naprawdę przy pracy, przy książce, jakbym tak policzyła redakcję, korektę, projekty, to wychodzi co najmniej 100 maili. Jak ja sobie ostatnio uświadomiłam, od jednej autorki, z jedną autorką, jak rozmawiałam przy samym projekcie.
to miałam chyba 100, 110 maili. I to jest czas. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że też my ustalamy wszystko, ustala się wszystko, więc tak naprawdę potrzebny jest czas, potrzebna jest rozmowa. Też jakby nawet mówiłam o tym flow, po to, żeby się rozumieć, bo my naprawdę o wielu kwestiach będziemy rozmawiać i będziemy ustalać i my się musimy rozumieć. I też właśnie słownictwo, jakie dotyczy wydania książki, jest czasami niezrozumiałe. I ja nawet stworzyłam słowniczek w e-booku po to, żebyśmy się rozumieli, wiedzieli, o czym mówimy. Jak ja na przykład piszę, że czwórka tytułowa, no to sobie można w e-booku sprawdzić, aha, czwórka to jest to, strona redakcyjna to jest to, nie? A w ogóle słowniczek cały dotyczący druku, więc wypisałam O, to już jest czarna magia. takie pojęcia, które są potrzebne do rozmowy z drukarnią. Tak, ja uważam, że to jest czarna magia i naprawdę starałam się zawrzeć tam takie najważniejsze, podstawowe pojęcia, słowa, bo na przykład 4 plus 4, 4 plus 0, soft proof, no takie pojęcia, nie? I formaty, rodzaje uszlachetnień w książce, z tego mnóstwo. Więc jakby zależy mi na tym, żeby też to słownictwo było zrozumiałe, żebyśmy się rozumieli. I jak piszemy te maile, czy jak ze sobą rozmawiamy, to ważne jest, żeby pisać o tym samym. Bo zdarzyło mi się, że ja pisałam o czymś innym, a byłam zrozumiana zupełnie inaczej. I ja sobie myślę, ale ja już naprawdę napisałam wszystko. W tym cenniku było wyjaśnione, jak ten proces wygląda. Nie? Dotyczący na przykład konwersji do EPUB i MOBI. A okazało się, że i tak zostałam inaczej zrozumiana. Więc jakby ważne jest, żeby posługiwać się jednym językiem. A to słownictwo jest skomplikowane. To jest wiele nowych słów, których na co dzień nie używam. To jest branżowe, to specjalistyczne słowa, pojęcia, zwroty, które ważne też uważam, żeby poznać. Po to, żeby się rozumieć i porozumiewać. I żeby ta komunikacja przebiegała płynnie. To prawda, tym bardziej warto poświęcić sporo czasu na dobry współpracowników, którzy pomogą zrozumieć i wytłumaczą, jak coś będzie dla nas niejasne, ale oprócz tego książka ABC Self-Publishingu i słowniczek na pewno pomogą osadzić się w tym branżowym słownictwie. I mam wrażenie, że to daje takie poczucie bezpieczeństwa. Jak już wiemy, o czym kto do nas mówi, bo jak wchodzimy w jakąś działkę, która jest dla nas zupełnie obca, ktoś do nas zaczyna mówić, ja na przykład tak mam, jak jadę gdzieś do mechanika, nie jeżdżę, mój mąż jeździ, ale jakbym pojechała, to podejrzewam, że nie wiedziałabym, o co mnie pytają, bo ja po prostu nie znam tych pojęć i to daje duże poczucie dyskomfortu, więc warto się do tego przygotować. Tym bardziej cieszę się, że książki takie jak twoja powstają, bo jest to ogromna pomoc dla autorów, którzy decydują się na self-publishing. Mówiłaś dużo o drukarniach, bo twoja rola nie opiera się tylko na takiej ogólnej pomocy i koordynacji tego procesu, nie opiera się wyłącznie na pracy z tekstem w zakresie redakcji czy korekty, ale powiedziałabym, że chyba przede wszystkim na pracy z częścią, no też ze słowem, ale również pod kątem graficznym, czy przede wszystkim pod kątem graficznym. Ty mówisz o sobie, że nie jesteś graficzką czy składaczką, tylko projektantką, tak? Dlaczego akurat to słowo z tej puli trzech słów, projektantka? Bo słowo grafik kojarzy mi się z kimś, kto pracuje, kto tworzy rysunki, kto tworzy jakieś ilustracje, kto jest po jakiejś szkole sztuk pięknych na przykład. I takie mam skojarzenie, grafik. Składacz z kolei to takie bardzo dla mnie skojarzenie, że Techniczne. dotyczy tylko jakby wlania tekstu, ułożenia go na stronie i takie bardzo, bardzo na takim podstawowym poziomie. Lubię słowo projektantka, kojarzy mi się z takim zbieraniem różnych elementów, które później układam w swoją całość dla autora. I projekt, czyli dostaję tekst, szukam sobie grafik, szukam sobie ikon, różnych ilustracji, albo dostaję ilustracje, bo też tak jest. Ale też bawię się czcionkami. Uwielbiam czcionki, fonty. Ja uwielbiam słowo czcionka, ja w ogóle lubię polskie słowa.
Więc lubię słowa czcionka. Bawię się, ja szukam czcionek. Tak naprawdę u mnie, jeśli chodzi o takie czcionki ozdobne, w znaczeniu charakterne, w każdej książce jest inna. One mogą się powtarzać, takie główne tekstowe czcionki, ale jeśli chodzi o te na okładkach, albo w rozdziałach, albo wśród tytułach, albo do wyróżnień cytatów, staram się do każdej książki dobierać inne. I jeśli chodzi o właśnie o ten aspekt, uwielbiam, po prostu uwielbiam je dobierać, uwielbiam je dopasowywać do siebie, uwielbiam je wykorzystywać, lubię smaczki w książkach, właśnie nawet piszę nieraz autorkom, zaznacz mi fragmenty, które mam wyróżnić graficznie, gdzie użyję fajnej czcionki i to przełamie też ścianę tekstu. To też jakby doda wyrazu książce i pomoże podkreślić pewne słowa, czy pewne nada nowego znaczenia, jakby, nie? Zwróci uwagę. Więc ja się tymi czcionkami bawię, dobieram, układam. I możliwości jest tak naprawdę wiele, bo możemy zastosować kilka czcionek, możemy je wyróżnić jakimś podkreśleniem, jakimś kolorem, możemy dać na tło, możemy zastosować jakąś kreskę. No wiele, wiele, wiele różnych cudowności. I ja tymi czcionkami bardzo, bardzo mocno sobie, no właśnie, bawię się. Tak bym to ujęła. Taka praca, taka zabawa. Właśnie jak dostaję tekst, później sobie te czcionki dobieram, później dobieram do tego jakieś ikonki, które są oczywiście dopasowane do tekstu, do stylu, też jakieś rysunki, no możliwości graficznych jest wiele. Ja uwielbiam te kompilacje, po prostu to uwielbiam i tak naprawdę jak mam zacząć jakiś projekt, to szukanie tego jest dla mnie wielką taką przyjemnością, bo ja sobie myślę, aha, mogę to i to będzie fajne. Dużo opcji jest otwartych na starcie i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Tak, nie? Ale ja mam takie coś jeszcze, tak sobie to ostatnio uświadomiłam, ale ja też to usłyszałam, że ja czuję teksty. Ja czuję, co mam dać do tego tekstu, co mi pasuje. Jakby, nie wiem, czuję jakąś taką, znowu powiem słowo, energię, ale czuję coś takiego z tekstem, że wiem, w którą stronę pójść. Nawet jeśli później pracujemy nad okładką, czy ja daję tych propozycji później więcej, ale to już tak naprawdę, to już później pracujemy nad detalami, nad takim jakby doszlifowaniem, bo autor coś tam chce troszeczkę inaczej, albo coś dodać, albo coś ująć, albo może zamienić czcionki, bo też tak jest. Ale ja czuję, w którą stronę pójść z książką. Ale to wynika z tego, że już ostatnio słyszałam, że ja mam swój styl. Tak, no ty masz swój styl i twoje książki mają styl. Ciebie się rozpoznaje po czcionkach, ciebie się rozpoznaje po tym, jak ona w środku wygląda. Bo ja nawet w powieści... Mogę to potwierdzić, to prawda. Bo ja nawet jak składam powieści, to są to... To też robię ozdobniki przy numerach stron, robię ozdobniki przy rozdziałach, robię w środku, zamiast trzech gwiazdek, które rozdzielają jakby jakieś myśli, czy nie, jakieś takie jakby wydarzenia, akcje w książce, to też używam innych elementów, a nie tych trzech klasycznych gwiazdek. Kasiu, a powiedz, jak projektujesz cały ten layout i dobierasz elementy graficzne, to... Robisz to na podstawie lektury całego tekstu? Wczytujesz się w całość książki, żeby dobrać te elementy wszystkie graficzne i przygotować oprawę? Nie zawsze. Nie zawsze. Ale na przykład jest tak, że robię redakcję, więc tekst znam już idealnie. To jest jedna sytuacja. Druga jest taka, że czasami czytam tekst, ale nie jest to takie czytanie, jakbym sobie usiadła z książką w dłoni i po prostu delektowała się tym tekstem, tylko bardziej to jest na zasadzie takiego przewertowania wzrokiem tych kolejnych stron, żeby wiedzieć, o czym książka jest, jaki ma temat i jaki jest w ogóle właśnie charakter, jaki jest klimat tego tekstu. Ale jeśli są na przykład krótkie teksty, takie branżowe, no to wtedy też patrzę sobie, co jest, o czym jest, jakie są możliwości wyróżnień graficznych, przy okazji sobie patrzę, więc to nie jest tak, że jakby w ciemno składam. Nie, nie składam w ciemno, nie projektuję, składam, widzisz? Nie projektuję w ciemno, tylko to jest też taka praca przygotowawcza,
że ja wiem, że sobie przeglądam, wiem, o czym jest ten tekst, wiem, jakie mogę zastosować elementy graficzne, gdzieś mi to układa od razu w głowie, więc ja potrzebuję tego. Potrzebuję znać tekst, ale nie czytam, jeśli nie jest to taka redakcja, którą mam jako jeden z etapów. Zlecam. Trochę też nie ma na to czasu w całości, nie? Bo już pomijając fakt, że chcielibyśmy, żeby ten proces był spokojny i długi i taki na luzie, to czasem deadline jednak nas gonią. Jesteś i redaktorką, i projektantką. I teraz mam do ciebie pytanie podchwytliwe. Nie wiem, czy ono jest podchwytliwe, ale takie słowo mi przyszło do głowy. Załóżmy, że nie wykonujesz redakcji i korekty tekstu, zajmujesz się wyłącznie częścią graficzną, czyli projektujesz layout, wlewasz ten tekst, dopracowujesz go i wprowadzasz korektę do już złożonego tekstu i znajdujesz błąd. Albo widzisz, że korekta zmienia z dobrego na złe. Co wtedy robisz? Poprawiasz? Sugerujesz coś na marginesie? Zmieniasz? Czy uznajesz, że to nie jest twoja część pracy? Jakie masz podejście do tego? Nie, nie zostawiam. Nie zostawiam, bo my, korektorzy, jesteśmy ludźmi i mogą nam się zdarzyć takie sytuacje, że jakiś błąd się pojawi, że coś jest niepoprawione. To jest chyba normalne. Więc jak coś widzę, to jak najbardziej zaznaczam. Mówię, że tutaj wkradła się jakaś literówka, albo tu chyba przecinek bym dała. Niech sobie. Na przykład odsyłam do korektora. Zaznaczam na przykład na PDF-ie, bo już jak książka jest zaprojektowana, to autor dostaje książkę w PDF-ie. To jest ten etap, że pracuje się na PDF-ie i zaznaczam, mówię, sprawdź z korektorką, jak to powinno wyglądać, nie? Czy ja to dobrze rozumiem? Jakby nie poprawiam sama, odsyłam ten fragment, bo czasami są to drobnostki, ale ja wolę jakby nie ingerować osobiście, bo czasami można jakby sens zmienić przecinkiem jednym nawet, czy słowo, czasami, bo mamy przecież w języku polskim mnóstwo słów, które są jedną literą się różnią i to albo to może być błąd, albo to może chodzić o to słowo, a ja na przykład nie wczytałam się jakby w akapit. Więc zaznaczam jak najbardziej. Nie zostawiam błędów. Nie jest to tak, że nie jest mi obojętne, czy książka. Wręcz przeciwnie, zależy mi na tym, żeby książka była jak najbardziej dopracowana, dopieszczona, żeby też czuwam nad książką do końca i też te kwestie językowe jak najbardziej sobie zaznaczam, zwracam na nie uwagę, tam gdzie mogę. Myślę, że warto podkreślić, że to nie jest w żadnym wypadku wytykanie sobie wzajemnie błędów, bo tak to może być z zewnątrz rozumiane. O, przychodzi projektantka i zaznacza błędy korektora. Nie, to jest praca zespołowa i jeżeli ktoś coś przeoczył albo się pomylił, zupełnie ludzka rzecz, to fajnie, że jest druga osoba w tym procesie wydawniczym, która po prostu to zauważy. I to też taki apel do autorów, żeby nie traktować tego typu poprawek projektantki właśnie na przykład jako wytykania błędów korektorowi czy korektorce, bo po to w tym procesie wydawniczym bierze udział tyle osób, żebyśmy wspólnie stworzyli jak najlepszy efekt końcowy. Kasia, na koniec mam do ciebie pytanie, które jest moją osobistą bolączką od lat, bo i zastanawiam się, twoja odpowiedź będzie miała wpływ na moją przyszłą drogę zawodową, więc uważaj, teraz napięcie zrobiłam. Zrobiłaś. Zrobiłam, nie? Jest presja. No, śmieję się oczywiście, ale tak w każdym żarcie jest ziarenko prawdy. Chodzi mi o pracę projektantki, właśnie składaczki, graficzki, jakkolwiek to nazwiemy. Ja od lat mam takie marzenie, żeby zająć się też składem tekstu. Bardzo to lubię i myślę, że bardzo by mi się to podobało. Natomiast jestem kompletnym antytalentem graficznym właśnie. To znaczy, ja się bardzo cieszę, że jest taki program jak Canva, które pozwala tworzyć grafiki osobom, które nie mają kompletnie pojęcia, jak to zrobić. I od kiedy weszła Canva, to już jakieś mniej mi wstyd wrzucać zrobione przeze mnie grafiki do internetu publicznie. Ale mam poczucie, że nie byłabym w stanie zaprojektować strony graficznej książki.
Nie mówiąc, że okładka to już jest w ogóle poza jakimikolwiek moimi marzeniami, ale nawet ten środek. Jestem w stanie wlać tekst, ułożyć go wedle zasad edytorskich, bo je znam, one są proste, logiczne i na tym się znam. Graficzna strona nie. Czy jest dla mnie jakaś nadzieja? Czy żeby być składaczem, grafikiem, projektantem czy projektantką książki, trzeba mieć umiejętności, zdolności plastyczne? Ewo, ja, prawdę mówiąc, ja nie mam zdolności plastycznych. Ja myślę, że wszystko, co robimy, wymaga doświadczenia, pracy, szlifowania. Ja jestem takim pomiędzy właśnie, moim takim marzeniem jest, zawsze było malować, rysować, tworzyć, nie? Ale jakby próbowałam, nie znalazłam dla siebie takiej przestrzeni też czasowej, żeby pójść w tę stronę. Bardzo bym chciała, już też mam takie marzenie graficzne i ja to zrobię, tylko ja sobie znajdę na to przestrzeń w życiu, nie? Ale mówię o sobie tylko dlatego, że ja nie mam takich zdolności plastycznych, ale mam jakąś taką, powiedziałabym, właśnie Ewo, intuicję, taką energię, taką umiejętność wyczuwania tekstu. Mówisz tutaj o takim prostym składzie, właśnie wlanie i takie trzymanie się tych zasad. Ja myślę, że od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna. Ale ja jeszcze, jakbyś chciała zaczynać, to tak, to skup się na tym, ale zawsze też jeszcze weź pod uwagę ten aspekt graficzny. Dobranie jakiegoś, choćby ikonki, choćby jakiegoś... Jakiś detal. Choćby jakiegoś wzorka. Coś, co by pasowało do książki. Coś, co ty czujesz, że będzie do tego tekstu pasował. Ja jestem przekonana, że ty to czujesz i ty jakbyś faktycznie to zaczęła robić, to ty byś to wiedziała, ty byś to czuła, bo do tej pory jakby nie pracowałaś w tej przestrzeni, nie zastanawiałaś się nad tym, to nie było takie, że musisz to robić, że zastanawiasz się w ogóle nad tym, ale jak zaczniesz, to będziesz to robiła. Tylko tak jak mówię, skup się na tym, żeby też właśnie dobierać czcionki. Baw się czcionkami. Niech to będzie ten... Zacznij od tego. Są czcionki tekstowe, takie klasyczne, do długich tekstów, do powieści na przykład. I to jest tak jakby powiedzmy standard, ale na przykład w rozdziałach, w tytułach, wśród tytułach, właśnie w cytatach, w jakichś wyróżnieniach dialogów można bawić się czcionkami, czy na przykład są listy w książkach, albo jakieś wyróżnienia, jakieś punktacje, bo różne są książki. No to baw się tutaj czcionkami. Świetne są do wyróżnień punktory, czyli te takie kropeczki. My tak widzimy kreseczki albo kropeczki, nie? No tak, Word nas do tego przyzwyczai. Ale możliwości jest naprawdę mnóstwo. Tak naprawdę każda czcionka ma jakby swoją tabelę tych znaków. Można się tym świetnie pobawić, ustawić i to po prostu... Już od razu inaczej wygląda. W tym samym stylu znaleźć jakiś ozdobnik, wrzucić jakiś ozdobnik na margines. Albo przy tytule jakiś ozdobnik. Czasami prosty wystarczy. Czasami kreska wystarczy, kropka. Albo wzięcie tytułu w kółko. Ja uwielbiam w ogóle kółka i to jest w ogóle moja bajka. Kółka i chyba mam, nie wiem, w każdym projekcie mam jakieś kółko. Prawie. Motyw przewodni. Także jest możliwości wiele. Jak otworzysz jakby serce na to i umysł i tak jakby zaczniesz o tym myśleć i zastanawiać się, to nie zostawisz samego czystego tekstu i nie. Ty tak nie zrobisz. A zresztą ja naprawdę, jak ktoś chce się zająć projektowaniem książek, to żeby zwrócić uwagę na początek właśnie na takie delikatne ozdobniki, a można przecież ilustracje też umieścić. Nawet w czarno-białych książkach można umieścić ilustracje. I ja o tym pisałam w e-booku, że tak naprawdę to nie musi być ściana tekstu, to nie musi być nawet w powieściach. No, pięknie jest przemycać ilustracje. Ja w ogóle jako dziecko, jak czytałam, to czytałam od ilustracji do ilustracji. Nie tak, rozdział, to prawda. Rozdział. Jak jest ilustracja na stronie, od razu inaczej się patrzy na tę stronę, jak jest jakiś obrazek. Tak, nawet jak później już kartkujemy książkę, to widać, nie? Jest taki, jakieś takie przełamanie, nawet dla wzroku oddech. Także możliwości jest wiele. I tutaj zachęcam Cię, żebyś sięgała właśnie po takie graficzne upiększacze.
bardzo optymistycznie mnie nastawiłaś. To była taka z jednej strony prywata na koniec, ale bardzo się cieszę, że rozwinęłaś ten wątek, bo myślę, że twoja odpowiedź jest bardzo uniwersalna i tyczy się nie tylko osób, które chciałyby się zająć grafiką, ale też osób, które chciałyby się zająć innymi aspektami pracy nad książką typu redakcja czy korekta, ale też autorów. Jeżeli czujecie, że chcecie wydać książkę, to po prostu weźcie się za to, zróbcie to. Przeczytajcie książkę Kasi ABC Self-Publishingu, czyli jak wydać książkę samodzielnie. Będziecie wiedzieć, co z tym zrobić, jakie są poszczególne kroki, jak się za to zabrać, jakie terminy, jakie zadania was czekają na tej drodze i wszystko zacznie się rozjaśniać i zrobi się coraz, coraz łatwiejsze. Bardzo ci dziękuję, Kasiu, nie tylko za tę rozmowę, ale też za to, że wydałaś tę książkę, że ją napisałaś, bo jest to dla całej naszej branży i świata po drugiej stronie książki jest to bardzo ważne, po prostu, co ja się będę silić na nie wiadomo jakie słowa, to jest po prostu bardzo istotne, żebyśmy mówili o tym, jak ten proces wygląda i żeby więcej osób decydowało się na wydanie swoich książek, bo tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, w każdym z nas siedzi jakaś historia i to jest niesamowite, że żyjemy w takich czasach, kiedy książki może wydawać nie tylko Mickiewicz, Słowacki czy Gombrowicz, którzy dostaną na to finanse od swoich rodziców, ale w zasadzie każdy, kto czuje, że ma coś wartościowego do napisania, może pokazać to światu. Każdy ma. Nie każdy chce się tym dzielić, a ja jestem po to, żeby pomagać spełniać marzenia o własnej książce. Cudownie. Dziękuję ci, Kasiu, za tę rozmowę. Zapraszamy do lektury książki ABC Self Publishingu. Kasia Kreśnianka była gościnią. Lubisz słowo gościni? Niekoniecznie, ale przyzwyczajam się do słów. I mam dokładnie taką samą odpowiedź. Ja też się do niego jeszcze przyzwyczajam, ale jeżeli nie będziemy go używać, to się nie będziemy mieli okazji sprawdzić, czy nam się podoba. Więc powtórzę, że gościnią w gościach w dzisiejszym odcinku podcastu była Kasia Kreśnianka, autorka książki ABC Self-Publishingu, czyli jak wydać książkę samodzielnie. Dzięki, Kasiu. Dziękuję, bardzo mi miło.